Proszę Państwa, witamy Was bardzo serdecznie, witam Was kabaret Neonówka. Rozpoczęliśmy takim muzycznym akcentem, rzeczywiście Radek wczoraj sobie kupił to cudo. W zasadzie zawsze chciał grać na syntezatorze. Kupił klawisze, przyniósł do domu, rozpakował, patrzy, za klawiszami jest coś jeszcze. Okazało się, że to akordeon. Także... Ale... On sam to na to mówi, syntezator marszczony, także... Gdzieś tam po środku jest to wszystko. Proszę Państwa, witamy Państwa bardzo serdecznie. Zaprezentujemy Państwu program Co by było, gdyby. W którym to programie będziemy poruszać takie różne aspekty życia codziennego. Będziemy wybiegać troszeczkę w przyszłość, troszeczkę w przestrzeń. Także pobawimy się troszeczkę. Mam nadzieję, że Państwu będzie się to podobać. Natomiast, jeżeli Państwo, nie wiem jak ta sytuacja na początek, ale proszę Państwa, mamy taką zasadę, że jeżeli Państwo coś wyczują, coś co Państwa rozbawi, coś co Państwa rozśmieszy, to spokojnie, śmiało można reagować. My jesteśmy przyzwyczajeni, także nie czujcie się tutaj pewnie, także spokojnie można zareagować. Jak ktoś tam, wiecie, spokojnie wchodzicie z brawami, także... Jak ktoś coś później zrozumie, to też spokojnie można. Także... Proszę się nie krygować, spokojnie. Proszę Państwa, jeżeli będzie taka sytuacja, że coś się Wam wyda takiego dwuznacznego, nie do końca zrozumiecie sytuację, a sąsiad, sąsiadka się śmieją, to proszę robić tak samo. Bezpieczniejsza forma, później Was na ulicy będą wytykać, o, idzie ten, co nie zajarzył, o, nie skumał, nie, po co, po co. Normalnie siedzicie tam, przy drugim, trzecim skeczu już tak te śmiechy się ze sobą przenikają, także nikt Was nie rozpozna, z którego by się śmieć. Natomiast, jeżeli będzie taka sytuacja, że ktoś czegoś zupełnie nie zajarzy, to można podejść po występie, my dopowiemy, wytłumaczymy. No jasne. Ja nie ukrywam, że tak na Państwa patrzę, jeszcze wyczułam taki mały niepokój w Państwa oczach. Słuchajcie, bo nam bardzo zależy na takiej integracji z Państwem, żebyście współuczestniczyli w tym występie. Ja może na początek zaproponuję Państwu taki prościutki testik integrujący nas wszystkich. Taki bardzo prosty. Uwaga, panowie, kto nie zdradza żony lub dziewczyny, ręka do góry. Tośmy się zintegrowali. Bez. Nie, ja nie wiedziałem, że Kraków to takie liberalne miasto. Powiem szczerze, jak graliśmy w Toruniu, to wszyscy ręce podnieśli. Ale że graliśmy dla seminarium. Ale... Dobrze, proszę Państwa, ja myślę, że Państwo jesteście już w klimacie, zresztą w tym miejscu trudno nie być w klimacie. Nie będę już przedłużał. Przywitamy Państwa bardzo serdecznie piosenką taką bardzo energiczną, która będzie miała za zadanie po pierwsze, że jest bardzo wartościowa w warstwie tekstowej, zwłaszcza w zwrotkach, mniej w refrenie, ale też będzie miała za zadanie wyzwolenie w Państwa energii, tego, żebyście się dobrze poczuli na samym początku. A piosenkę zaśpiewa wspaniały showman, ekstrawertyk, gwiazda polskiej sceny, który zaśpiewa ją również z Wami, wybierze jednego z Was, żeby mu towarzyszyć. Także no cóż, przed Państwem kabaret Neonówka z Wrocławia. Cześć! Yeah! Witajcie kochani, serdecznie witam wszystkich tutaj w klubie Rotunda. Drodzy Państwo, zaśpiewam za chwilę piosenkę, za chwilę z Was wybiorę jednego z widzów, który zaśpiewa ze mną chórki. Tutaj Pan się zgłasza, zapraszam do mnie serdecznie, tak! Nie boimy, tak! Zapraszam serdecznie do mnie, zapraszam, proszę się nie bać, śmiało idziemy, nie boimy, nie, dobrze, śmiało, zapraszam serdecznie, może na początek się Pan przedstawi, jak się Pan nazywa, jak Pan ma na imię? Nie, śmiało, proszę się przedstawić. Śmiało, proszę się przedstawić, Pan ma na imię? Adam. Brawa dla pana Adama, brawa. Panie Adamie, za chwileczkę zaśpiewamy tutaj piosenkę i ja chciałbym, żeby pan był rozluźniony, żeby pan się nie bał sceny,
żeby pan się rozluźnił. Panie Adamie, pan na scenie musi być taki, wie pan, taki kamikadze. Ja na przykład byłem, powiem panu szczerze, kamikadze, kiedyś zapowiadałem Zbyszka Wodeckiego, on wyszedł bez peruki. Tam taki kamikadze? Ja to się kiedyś kochałem bez prezerwatywy. Ale z kimś? A to trzeba? Panie Adamie, wypadałoby! Dobrze, panie Adamie, za chwileczkę zaczynamy. Publika na pewno panu pomoże. Niech pan się ośmieli, proszę. Nóżka, rączka, wszystko. Jedziemy. Maestro! Maestro, muzyka, państwo pomagają, Adam śpiewa! Tak, panie Adamie, tańczymy! Luźniej, luźniej! Jeszcze luźniej! Uwaga, panie Adamie, za chwileczkę zaczynam refren, uwaga! Zapłonie, neonówka jest na scenie, wykwaść się czerwony. Polska dziś zapłonie, neonówka jest na scenie, wykwaść się czerwony. Wrocław, Poznań, Oleśnica, Olsztyn, Toruń i Stolica, Złotopolscy, Lubiczowie, MacGyverowie, Wałcierzawa, Cigacice, Lidzbar, Krostow, Lublowice, Chełm, Lutynia, Warowice, Nowa Wieś. Straża, kurnik, katecheta, rolnik, stolarz, geodeta. Na paradzie był facetem, dziś przebrany za kobiet. Tu skarbówka, PKP, Urząd Pracy, ZTP, PKS, GPS, gdzie to wszystko jest? Polska dziś zapłonie, neonówka jest na scenie, wyklaszcze ciepłony. Polska dziś zapłonie, neonówka jest na scenie, wyklaszcze ciepłony. Jurek, doktor G, Wojtek, Czesław, KGB, strajki, poczta, pielęgniarki, radio, Mario, Donald, co się cienia, boj, Hania, to przy drodze stoi, Berlin, Dubal, Polska, Niemcy, 02. Józek, co ogolił głowę, Olek, co już pić nie może, na lewicy idzie nowe, stare kręgi betoną, koalicje, opozycje, obietnice i zwroty, autostrady, GPS, gdzie to wszystko jest? Polska dziś zapłonie. Neonówka jest na scenie, wyklaszcze ciepłony. Zapłonie. Neonówka jest na scenie, wyklaszcze ciepłony. Wszyscy! Neonówka jest na scenie, wyklaszcze ciepłony. Neonówka jest na scenie, wyklaszcze ciepłony. Jest rok 2012. Po wielkim kryzysie Polska stała się potęgą gospodarczą. Przenosimy się do sztabu organizacyjnego Euro 2012, a tam robota idzie pełną parą. Panowie, jako że do organizacji mistrzostw zostało jeszcze tylko pół roku, dlatego ja proponuję ten stadion wybudować tutaj. I bardzo dobrze, bo Biedronka jest blisko. Tak jest, parkingi są, co każdy zakupy zrobi, dojedzie, proszę, można. Panie prezesie, prezydent? Ale który? Nowy, ale to samo nazwisko. Tak? Tak, panie prezydencie. Oczywiście, że wiem, że zostało jeszcze tylko pół roku. Tak, na pewno zdążymy. Tak? Tak, zresztą mamy wszystko rozgrzebane, grzebiemy, także...
Tak, 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 na pewno o wszystkim będę informował, tak, tak. Oczywiście, dziękuję, do widzenia, proszę pozdrowić małżonkę. To co, on coś wyrwał? Tak, chyba kartkę z kalendarza. Słuchajcie panowie, sytuacja jest poważna. Dzwonił prezydent i powiedział, że musimy zdążyć z tym euro. Bo jak nie zdążymy, to co? To za karę będziemy ocieplać chiński mur. Także panie kolego, panowie, spieszymy się i jedziemy szybciej, szybciej, szybciej. Panie kolego, musimy się pospieszyć. Getry później zrobicie. To jest weterek. Pan się chyba na golfie zapomniał. Dobrze, panie kolego, proszę mi w tej chwili sprawdzić, jak wygląda sytuacja autostrad. To ja pobiegnę! Nasłuchajcie. Się mietek wyrywny zrobił? Dobrze. Panie kolego, proszę mi powiedzieć, jak wyglądają autostrady. Na autostrady, no, stadiony w zasadzie. Stadiony? Widziałem makiety. O, bardzo ładnie. Co? Jak to makiety? Jak to makiety? Tylko mi nie mówcie, że to wszystko nie jest jeszcze wybudowane. Cholera jasna. Nie, widziałem, widziałem. Dobra, spokojnie, nie panikujmy. W takim razie proszę mi zatrudnić całe wojsko. Już pracuję. Młodocianych przestępców. Już pracują. Gimnazjalistów. Powiedziałem, że młodociani przestępcy pracują. To kogo ja mam zatrudnić? Nie wiem, panie prezesie, a może byśmy tak do współpracy zaprosili ZOMO? Jak ZOMO? Przecież ZOMO nie istnieje. Nie ma. Rozwiązali ZOMO, nie ma ZOMO. Tak? No pewnie. To komu ja wczoraj pomagałem tego gościa w bramie pałować? Nie wiem, Bodzio, wasze życie erotyczne mnie nie interesuje. Panie prezesie! Co? Panie prezesie! Panie prezesie! Nie ma autostrad! Jak to nie ma? No ja też się dziwię. Cholera jasna. Co się tu dzieje? Dlaczego to wszystko nie jest jeszcze wybudowane? Bo nie ma budowlańców. Nie ma cementu. Nie ma sprzętu. Nie ma lekarzy. Co? Po cholerę do budowy autostrad lekarzy. Oni to samo powiedzieli i wyjechali. No i pięknie. I przez lekarzy znowu nie zdążymy. Przez lekarzy nie zdążymy. Nie wiem, przecież to jest taki burdel, że ja nie wiem. Ktoś powinien tym wszystkim dyrygować. Może Rubik? O! Panie kolego, że wam się słowo burdel tylko z Rubikiem kojarzy, to już nie moja wina. Już nie moja wina, naprawdę, ale tu trzeba jakieś działać, tu trzeba powinien być plan. Nie mamy autostrad, nie mamy dróg szybkiego ruchu. Nie mamy dróg. Co zrobić, żebyśmy mieli? Nie czas na Wigilię. Dobrze, zrobimy tak, słuchajmy. Nie mamy dróg dwupasmowych, tak? Tak. To weźmiecie tak, na te nasze normalne drogi. Tak. Weźmiecie, domalujecie jeszcze po dwa pasy. Ale białą farbą? Nie, czarną. Aha, czarną, dobra, czarną. Nie, no mietek. Nie. Malowaliście kiedyś czarną farbą? Tak. Kiedy? Zimą. Mietku, normalnie białą farbą zasuwasz i... W poprzek. Jak się bokiem obrócisz, to tak. Aha, dobra, dobra, dobra. Nie denerwuj mnie, dobra. Prezesie, a to nie będzie za wąsko? No to nasz problem. Ale samochody się nie zmieszczą. No chyba, że tir. Dobra, zrobimy tak, Mietek. Postawicie na wszystkich granicach znaki. Uwaga, zwężenie na długości 600 km. Dobra. Autostrady mamy, teraz stadiony. Panie prezesie, to może ja. No daj. A może byśmy tak te stadiony od Niemiec do nas przeciągli? Ale jak? Normalnie, tak jak wszystko przeciągamy z Niemiec. Na lawetach. No nie głupie, nie głupie. A co na to Niemcy? Zrobi im się dni otwarte ziem odzyskanych. Elegancko. Będą zadowoleni, będą grali u siebie. Erika będzie zadowolona. Jak? Super pomysł. Panie prezesie? Panie prezesie, a jak już malujemy te pasy, to może byśmy od razu na tych drogach takie napisy powitawcze w ich, że tych zagranicznych językach napisali. Ale co na przykład? Na przykład Achtung Miny. Nie,
Mietek, i wy chcecie po zagranicznemu pisać, jakby się nawet po angielsku przedstawić nie potraficie? No przestańcie. No, potrafię. Tak? No proszę, przedstaw się po angielsku. What's your name, Mietek? Und du? Odwróć się, to ci pokażę, gdzie masz dół, wiesz? Mietek, nie irytuj mnie. Normalnie, wiesz, co masz robić? Farbę, jedziesz z stadiony na lawetę i plasy i... To ja pobiegnę! Śmigaj. Poważaj na fotoradary. No. I widzi pan, panie kolego, można, chwila czasu i wszystko jest. Panie prezesie, Rzeszów na linii. Co tam się stało? No jak to walec do was nie dojechał? Przecież wczoraj wysłaliśmy z Warszawy, no już powinien tam być. No. Ale nie wiem, ile jedzie się walcem z Warszawy do Rzeszowa, no. Nigdy nie jechałem, no. Ja wiem, że są korki na drogach. Spokojnie, on nie jedzie drogami. Czekajcie, no. Na razie, trzymajcie się i pozdrowienia dla małżonki, no. Gitary zawracają. Panie prezesie, prezydent? Co, darmowe minuty ma? Tak, panie prezydencie, podoba się panu, o. To nasz wielki sukces, tak? Oczywiście, dziękuję, przekażę, tak? Do widzenia. Słuchajcie, my robiliśmy jakąś drogę z Warszawy do Rzeszowa przez las? Małemu się spodobała. Zgłosił nas do odznaczenia i zadowolony jest z postępu prac. Także widzi pan, panie kolego, stadiony są, autostrady są, wszystko jest. Teraz tylko mecze sprzedawać. Panie prezesie, dostałem właśnie SMS-a od Platiniego i napisał, że jak nie skończymy tego ośrodka szkoleniowego koło Częstochowy, to nam to euro zabiorą. Cholera jasna, to jego oczko w głowie. Kto to robi? Wiesław robi łączę z Wieśkiem. Wiesiek do ciebie, proszę bardzo. Wiesiek, no, prezes mówi. Co się z tą dzieje? No jak to co, ja tu SMS-y po francusku od Platiniego dostaję, nic nie rozumiem, no. Wiesiek, chuchnij. O, ładnie, 2-3, no. Dobra, Wiesiek, mów szybko, czego ci potrzeba, nie bój się, no. Cegieł nie masz, poczekaj chwilę. Mamy dziś jakieś cegły? Mamy cegły pod Olsztynem, ale nie ma transportu, nie damy rady, także... Dobra, ja ci to załatwię, także trzymaj. Czekaj, tak, czekaj, załatwię ci na pewno. No, na razie trzymaj się, pozdrowienia dla małżonki. Ale panie prezesie, nie mamy transportu z pod Olsztyna do Częstochowy, do... Bodzio, taki transport to ja na jeden telefon załatwię. Halo, dzień dobry, znaczy pochwalony. Słuchajcie, wyszłaś od was ta pielgrzymka do Częstochowy? Tak? Dobra, to jak będą koło Olsztyna, to niech każdy weźmie po cegle. Tak, tam powiedzcie im, że jakąś cegiełkę niosą czy coś, no. Wy tam macie te swoje sposoby, no. Tak? Da radę? Nie, no super, uratowaliście nam euro, tak. No jeszcze raz wielkie dzięki, na razie, trzymajcie się i pozdrowienia dla małżonki, no. Chodź, Czesiu, bo czuję, że idziesz, bo smród się ciągnie od parteru, wie? A, stara zupy nagotowała. Wiem, bo wszystkie szczury z klatki spieprzyły. Tam szczury Lamperia mi z chaty spierdzieliła. A, widzisz, jaka inteligentna Lamperia? Czego nie można powiedzieć o starej? Widziały gały, w co się pchały, no. Tak, z rana, jak się obudziłem. Ty trochę bez sensu obudziłeś, bo się obudziłeś od razu w kościele pod ołtarzem. Jeszcze niepotrzebnie chlapnąłeś to tak. Bo ja myślałem, że ten gościu się pyta, czy się wino napije. No widziałem właśnie, żeś siorpnął, jak żeś wypierdzielił z tego kościoła, drzwi ci otworzyli, jak ci zarypali tymi miedziakami, to już się wszystkie w powietrzu wyzbierał. A stara wszyscy chryż wyżarła. Też w powietrzu. Ty się w ogóle we dwójkę dobrali, naprawdę. Ja tak na ciebie patrzę, to stary tak jakiś dziwny chodzisz, taki biegasz przestraszony, jakby cię gnieje gonili.
przecież u nas nie ma gejów. Jak to nie ma? A ta stara pucisowa, co jej mąż w lesie jest gejowym? Tam, niezrzeszonych nie liczę. Dobra, dobra, czuję cię, bo ja się... Co ty gadasz? Ja pierdziu, a kiedy? Haniek, ale gdzie? Ale Haniek, po co? A dlaczego? Ale jak to? Haniek, a jak? Ale czemu? Haniek, poważnie? Ja pierdziu. Co ty gadasz? Czesiu, ty dużo tej zupy zjadłeś? No wlazłem trochę w opary. Właśnie widzę, bo się świecisz jak czeski łosoś, wiesz? Słuchaj, i nie przerywaj mi. Powiem ci, co się wydarzyło u nas na dzielnicy. Ty, wyobraź sobie, że Józek kupił sobie jelczo. To wiesz, co on zrobił? Co ty gadasz? On go wziął, go w końcu umył i okazało się, że to polone. Diesel przerobiony na gaz. Benzyniak? Na diesel taki, na ropę taki, na gaz taki, na ropę. Na benzynę? Na diesel taki, diesel, gaz, diesel taki, diesel. Aha, diesel na benzynę. Znaczy diesel ma, ma oznaczenie diesla nawet, ma taki napis TDC, TDC, TDC. To diesel, nie? To rejestracja. A ma takie wyżej oznaczenie 1.9, to co to? A, to rocznik. O, i to by się zgadzało, bo to jest nowy samochód. Dwulatek, rocznik 9.3, ale mówię ci, naprawdę okazja, sprowadził sobie maszynę, super, taki wiesz, stan taki wiesz, przedwypadkowy. Mało mu pali, bo go tymi plastrami Nicoretto obklejał, nie? I prawie mu nie bierze, wiesz. Wspomaganie ma. A gdzie? No w drzwiach. To ma drzwi. No, jak tu trzaśnie, to mi się z tyłu zamykają, wiesz? Obrotowe? Tak, nie, bo to wiesz, to taki jest specjalny, bo... A ci powiem tak, on nie był bity, tak? On był lekko muśnięty. A z której strony był muśnięty? W zasadzie nie ma strony, z której by nie był muśnięty. Taki wymuskany jest, wiesz, tak? Ale powiem ci naprawdę... Co ty gadasz? Tu chłopie, zadowolony, śmiga, zresztą sprowadził go od takiego starszego gościa z Niemiec zaraz po powodzi. Ale zadbany! Samochód czy Niemiec? Nie wiem, samochód, bo Niemiec to tam w energetyce pracował. A skąd wiesz? Miał tu takie dwa pioruny na kołnierzu. A jak go sprowadził z tych Niemiec? No normalnie, odrą. Ty, czekaj, ty, słuchaj, ty, a ten Niemiec wie, że Józek od niego kupił? Wiesz, no trochę czasu minęło, nie? Ja chyba Niemiec domyślił już. A nie, mówię ci, bardzo zadowolony, słuchaj, jeździ, wszystko gra, chłopie, już tak ta lala, ty. Właśnie, Rzesiu, a propos, ty, co ja się miałem cię spytać. Co ty gadasz? Ty, i... kojarzysz tego Genka? Którego Genka? O tego Genka, takiego Genka. Genka, czekaj, bo się łącza. Nie mamy tyle czasu, Rzesiu. Tego Genka, co myśmy z nim do podstawy wychodzili. Którego? A tego takiego wiesz, są te wszystkie konkursy wygrywał, te czerwone paski przynosił. Taki. Który? A ten też w 8 klasie czytał. Ten, co ja z nim 17 lat w jednej ławce siedziałem? Dokładnie ten sam. To nie kojarzę gościa. Ty w ogóle coś z podstawowy kojarzysz? Tak, polonistkę. Ale nie wiem, czego uczyła. Może biologii?
A że... Chociaż ja z tego zwalniany byłem. Ty, właśnie, a propos, spotkałem ostatnio tą bibliotekarkę. Tak? Tą dwudziestkę taką? A, na emeryturę poszła. Za co? Za 600 zł. Ludzie robią kariery. A robią, robią, ale ma baba problem. Jaki? No nie może się z biblioteką rozliczyć. Czemu? No pyta się, kiedy w końcu Janko muzykanta oddasz. No przecież jej powiedziałem, że jak przeczytam, to odda. To na cholerę se takie grube bierzesz. Aha. Ty, no to kojarzysz tego Gienka? No nie bardzo ci powiem. O, to jest ten, co na budowie żeśmy z nim robili. Co żeśmy papę na dach okładli, co kładł tą papę i nagle mu się dach skończył. Ten taki zdziwiony? No na dole wyglądał na zdziwionego. Heniek, Heniek, to co z nim? A kojarzysz go, no tak? Teraz już go kojarzę. A, no, aha, to nie uwierzysz, chłopie. No. Co się stało? A, Gienek już nie pije. Dlaczego? Simloka mu założyli. Popatrz, jak to nieszczęścia po ludziach chodzą. Ale za to teraz cichutko, bezpiecznie chodzi, ładnie, ale śmiga jak Kubica normalnie. To oglądasz tego Kubicę na gokardach? No, patrzę, a ty patrzysz też? Nie mam telewizora. Jak to nie masz telewizora? Czemu? Sąsiad naprzeciwka rolety założył. Zakodował ci. Cholerny abonament. Ty, a to ci powiem, jak było ostatnio. Co ty gadasz? No. Kubica był trzeci, Hałtaneki czwarty, a tych dwóch pierwszych nie dojechało. Aha. To ja musiałem oglądać tych dwóch pierwszych. O. Ty, a Kubica który był? No szósty był. O, to na pudle stał? No, słuchaj, jeszcze czterech by wyprzedził, byłby pierwszy. Czyli który był Kubica? No dziewiąty, dziewiąty. A, dobrze, chociaż na matematykę chodziliśmy. No, to podstawa, ty. A wiesz co, Czesiu, na koniec, co ci chciałem powiedzieć, bo ty nie masz telewizora. Poważnie? No, dokładnie. Zresztą sam powiedziałeś to przed chwilą, ty. Ale tego, ja sobie tak kiedyś ostatnio uzmysłowiłem, że była taka sytuacja, kiedy Donald z Lechem się pogodzili. Ja. Był taki jeden raz, wiesz co, to było wtedy, jak ta Kondoliza ze Stanów przyleciała do nich, pamiętasz? Tak, nie. Ja ci opowiem, jak to było. Słuchaj, przylatuje ta Kondoliza do Stanów do nich, tam Donald z Lechem na nią czekają, wiesz, i tam Donald pierwszy wypala do niej, wiesz, po angielsku, tam perfekt, mówi, wiesz, welcome to you, nie, tam, że witamy ciebie, nie, tam, mówi dalej do niej, Kondon to Liza. No wiesz, w razie jakby W to jest zabezpieczony, nie, no. Ona do niego tam po amerykańsku zaprzecza, że nie, tam danke, nie? Shalom? No jakoś tak, nie? W każdym razie, ty. No to Donald się wycofał, tam wie, odsłonił Lecha, nie? Ta jak go zobaczyła, chłopie, od razu jej się instynkt macierzyński włączył, wzięła go na ręce, poklepała po pleckach, temu się ulało. Chłopie, jakby go kto odblokował, normalnie, nie ten gościu, ty, zaczął biegać, skakać, cieszyć się, normalnie, taki funfel, ty, zdjęcie ze wszystkimi zrobił, od razu se na naszą klasę czasnął. Ty, to on ma jakichś znajomych na naszej klasie? No ma jednego. A kogo? Nie wiem, ale takie samo zdjęcie.
To nie prościej przyjść do kościoła, tylko zdjęcia trzeba robić? Pan się śmieje, ale pana to już dawno w kościele nie widziałem. Parafianie. Niech będzie pochwalony, proszę księdza, wasza emisjo. Kościelny, co wy mi tutaj jaskółkę robicie? To ja ząb. Nie poznałem z lotu ptaka. Bo to niosek. A co wy do mnie tacy rumiani przybiegacie? A, w klamkę się pizłem. Kościelny, ja się pytam, co wy tacy uśmiechnięci jesteście? No bo zdrowo przyrznąłem. Zresztą biażąb też, bo za mną leciał. Kościelny, skąd uśmiech na waszej twarzy? Skąd? Z klamki. A poza tym przynoszę do księdza wesołą winę. O, jakąż to? Właśnie zakończył się remont księdza zakrystii. O, no pięknie, cudownie, nareszcie. 800 lat. Kościelny, czy wy wiecie, co to teraz dla nas oznacza? Parapetówka. Kościelny, jaka parapetówka? No jaka parapetówka? Normalna, zaprosi się ludzi, przyniosą jedzenie. Wino już jest. Zrobisz jakieś tańce, czardasze, kardasze, będą takie wygibasy, wychaczy jakieś chore antylopy. Ksiądz by może co zatańczył. A gdzie? W sutannie? Kankana. Kościelny, już wy mnie nie denerwujcie, już lepiej wy mnie nie denerwujcie. A czego ksiądz do mnie w liczbie nogi mówi? Ja tu sam stoję przecież. Że durnowaty, to przyzwyczajenia z poprzedniego systemu. A kto był księdza oficerem prowadzącym? Kościelny, jak tacy mądrzy jesteście, to proszę mi powiedzieć, powtórzę, proszę mi powiedzieć, kto wczoraj, podczas mszy, dosypał do kadzidła marihuany. Ja nic nie wiem. Jak zwykle. Chciałem tylko, żeby wesoło i radośnie było. Przez całą mszę? To trochę trzyma. Ale za to hosanna jak poszła. Ja pierwszy raz falę w kościele widziałem. Niektórych jeszcze trzyma. Kościelny, powiedzcie mi, skąd wy czerpiecie takie pomysły? Z baniaka. Mszalnego. Nie. Kościelny, powiedzcie mi tylko teraz, proszę, tak jak na spowiedzi. Co wy wcześniej robiliście, zanim was na służbę przyjąłem? Przyjąłem. To co tutaj? Czyli co? Donosiłem. Ja pochodzę z bardzo szlachetnej rodziny. Mój ojciec był w UB, dziadek w SB, a ja byłem w Olmo. Tylko, że w 89 roku mi firma padła. No to wtedy przeniosłem się do was. Wow. Ale co? Kościelny! Tak, mistrzu! Ale was szybko wzięli! Kościelny, ja z dołu do was mówię. O, nie wyszło.
Kościelny, odwróćcie się. Proszę się odwrócić. Wow, ale Harry Potter! Kościelny, przestańcie, powiadajcie lepiej, młodzi byli. Tak, byli. Datki na zapowiedzi dali. Dali, tak, ksiądz tłumaczył. Zielony, piń, zielony. Coś jeszcze? No, stało się. Co się stało? Wikarego policja po pijaku zatrzymała. Jak przecież on był dopiero po trzech mszach? Ale w tym dwa pogrzeby. Coś jeszcze? No i dramat społeczno-lokalny, prawdziwy, tragedia. Po prostu nie ma sensu dalej. Armagedon, normalnie. Co się stało? Biedronkę zamknęli. Jakże to? Normalnie, o 21. Kościelny, ja się pytam o rzeczy ważne. Czyli kto z kim śpi? Nie. Kto na kim? Nie, Kościelny, jak się śpi moim owieczkom. No jak se pościelą. Dobra, dobra, easy, Ted, już donoszę, easy. Młoda paciaciakowa dalej z nim inkasentem bez ślubu siedzą. Z którym? Z tym, co ma tą siostrę, taką drugą. Jaką siostrę? No tą, co ta ma ten taki sklepik, taki ma tutaj niedaleko, taki, to ona Krawcową jest taką, taką bardziej, wiem, szwaczką bardziej taką chyba, bardziej taką, taka bardziej stolarnia chyba jest. Rzeźnia chyba nawet. Która? No ta, taka, co się idzie tutaj tam koło księdza dalej, niedaleko. Gdzie? No tam to się wychodzi prosto i się idzie tam w stronę tego, co ksiądz ma? Kościół. O, kościół. Kościół. Idzie się w stronę kościół i wychodzi się zaraz za ten i mija się to, co też ksiądz ma, co tam można z tego dzwonić, a ksiądz tam węgiel trzyma. Komórka. O, widzisz, garaż. I idzie się za ten garaż i idzie się prostą ulicą, prosto, 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 cały czas prosto. Później się dochodzi do takiego dziwnego czegoś. To jest taki zakręt w lewo i jeszcze jeden zakręt w lewo i nagle drugie w lewo i tak jak się szybko biegnie, to plecy widać. Rondo. O, rondo, o, to pomysłowe jest, to jest niegłupie, kurde, to jest rondo, to jest... Dobrze, i dochodzimy do ronda i co dalej? Idzie się dalej prosto i dochodzi się do takiego sklepiku, ona tam właśnie pamiątki prowadzi. Jakie pamiątki? Z Powstania Szczecińskiego. Pamiątki z Powstania Szczecińskiego? Tak. Co ona tam sprzedaje? No, paprykarze. Ona skupuje wcześniej puszki po paprykarzu i później je sprzedaje. Po ile skupuje? Po 3. A sprzedaje? Po 2. Piątkę ma dla siebie. No dobrze, no i co ona, bo... No i ona właśnie na tych paprykarzach tam zasuwa i sprzedaje je i robi kokosy, nabija. Ona kiedyś właśnie jako jedyna trafiła dwójkę w Totka. Tak? Tak. A to kojarzę, która. O, o, to właśnie nie ta. To jest ta druga, a nam chodzi o tą pierwszą, ta co ma takiego cygana takiego na boku. Na którym boku? To zależy jak cygan się położy. No i co ona z tym cyganem? No i ona właśnie tego cygana chciała, żeby się z nim wyjść za niego, ale cygan nie wiadomo czy chce. No to dobrze, to niech cygan przyjdzie do mnie. O właśnie, i się pogadacie, tak? Jak cygan z cyganem. Niech przyjdzie do mnie i ja mu powiem, jak żyć. O, to się cygan zdziwi. A, co to? Zresztą to taki cygan, to taki bardziej, wiem, cygan. To taki trochę Fińczyk, taki trochę Chorwat, taki Szwed, taki bardziej, nie, taki mi to bardziej na kogoś z Bochni wygląda.
No dobrze. Ale no. Jak go chcę, to co będę mu utrudniać, nie? No właśnie, dokładnie, jak przyjdą do mnie, no, to... No i oni mają przyjść normalnie do księdza, tak? Tak. I ksiądz im potłumaczy wszystko, tak? Tak. Te sprawy też. Jakie sprawy? Aha, czyli to nie. Dobra, no. To się tam doczytają gdzieś, zresztą, ale ksiądz to naprawdę dobry, który taki ksiądz załatwia wszystko, pomaga. Takiego księdza we wsi to z kagańcem szukać. Mądry? Ło, jaki mądry, aby co najmniej 5 klas szkoły podstawowej skończył. Więcej, więcej, 6. Bo rok powtarzał. Kościelny, ja chciałem tylko powiedzieć, że ja im daję do naśladowania wzór. Tak, tak, ksiądz to taki wzór na wzór, no mają taki prawdziwy 2 PR. A na co to jest wzór? Na aureole. I wy, kościelny, do nieba pójdziecie. Dobra, ja pójdę, co przynieść? Kościelny, dokąd to? No dzwonić we dzwony. Jak dzwonić we dzwony? O 19:30 na co? Na jak miłość. I jeszcze przed tymi telewizorami siedzą, zamiast przyjść do mnie i dowiedzieć się, jak tak żyć, jak żyć godnie, jak żyć zgodnie z sumieniem, ale jeszcze przyjdą do mnie i będą mnie prosić o chrzest, o ślub, o bierzmowanie. Będą chcieli dać na remont dachu, a ksiądz ci powie, teraz to takiego mała.